Cześć kochani, witam Was w kolejnym dniu. Dzisiaj mamy trochę do pozałatwiania, pozawożenia rzeczy do rodziców do domu, jakieś kartony, jakieś pierdoły, które u nas zalegają w domu. Także lecimy z tym dniem. O, kawy, jeszcze trzy. Kawy z Maka. W Maku jest bardzo dobra kawa i bezpiecznie na MagDrive można podjechać. Polecam. Teraz wszystko inne zamknięte. No. Więc tak naprawdę jedyny wybór. Odwieźliśmy rzeczy i Kacer w ostatnim vlogu powiedział Wam, że będziemy odpowiadać na jakieś pytania, tak? Tak. Klaudia, opowiesz coś o oczyszczaczu powietrza i Waszych roślinkach w domu. Opowiesz coś, Klaudia? Kacer opowie więcej, bo zna się akurat na tym dużo bardziej. No dobra, no tu mamy oczyszczacz powietrza z Xiaomi 2S. Ten mały, nie ten duży, to nie wiem, czy na pewno to jest 2S. Ten mały z wyświetlaczem. Jeśli chodzi o rośliny, to wszystkie rośliny są roślinami oczyszczającymi powietrze i są takie dość w miarę łatwe w uprawie, mi się tak wydaje. Jedyną jakąś taką lepszą roślinką, że tak powiem, jest Monstera variegata, czyli to jest zwykła Monstera, ale w odmianie variegata, która po prostu ma białe plamki na sobie. No. I to ma być nasze drzewko, na którym będą rosły pieniążki, bo jeszcze takiego drzewka nie mamy. Czemu się śmiejesz ze mnie? Kochanie, tak jest. Tak? No dobra, okej. Co dalej? Widzieliście w ogóle Kacera wąsa? No. Jest kozacki. Nie pokazałeś soczewek po powrocie, ale to już w ostatnim vlogu było. Mówiłaś, jak z sernikiem nie opadł. O, sernik był mega. Jak nie wiecie coś, co Klaudia robi i tak dalej, to wbijajcie do niej na Instagram. Ale no, dziewczyny w ogóle zapytały pod vlogiem o sernik, a ja nie mówiłam nic o serniku na vlogu żadnym. No. Martyna Bernaciak napisała, że jesteś dla mnie okropna. Ja dla ciebie? Tak, taki jest komentarz. To samo ten. A, i jeszcze ten, bo polecałyście nam te odkurzacze i generalnie przewija się, że ktoś tam używa łucznika, Dysona, chyba Philipsa i Xiaomi. I w sumie to nie wiem co. Słuchajcie, tak jeszcze się odniosę. Sądzę, że gdybym była okropna dla Kacpra, to chyba ze mną by nie był tak długo. Więc to chyba on musi ocenić. Jesteśmy razem 5 lat, więc... Nie jestem dla niego okropna, jestem dla niego bardzo dobra i bardzo często jestem dla niego za dobra. Więc wiecie, to, że widzicie skrawek naszego życia na vlogu, to jakby uważam, że nie możecie oceniać tego, jaki ktoś jest dla kogoś. Uwierzcie, że gdyby mi to nie pasowało, to ja bym sobie na to nie pozwolił. Klaudia o tym doskonale wie, nie? No, Kacer jest taki uparciuszek, taki troszkę... No jakby, wiecie, ktoś na przykład pisze, że Dyson jest super, a potem, że Dyson jest beznadziejny i drogi. No, no każdy ma inne zdanie, każdy nie? Każdy ma inne. A, i ktoś pytał o ten, o wrzucenie pełnej nazwy tej lampy, którą kupiliśmy i napisał iFlare, a to jest E-V-E Flare, to nie jest E-Y-E, zresztą... Eevee. Eevee. To jest jak Eevee, pokażę Wam, bo ktoś napisał, że to wpisuje i... Jak widzicie, mam nadzieję, że widzicie, a tak, jak nie, widzą. To nie. Widzą na pewno, bo poczułam, że aparat złapał zoom. No, ale ktoś zrobił jakiś większy, Molly zrobiła większy research na temat tych odkurzaczy, wybrała Electroluxa Ergo Rapido z dodatkową elektroszczoteczką UV do łóżek. Ja to widziałem, tylko to jest taki chyba dość duży zestaw, no nie wiem. Zobaczymy, no ogarniemy sobie też to i... No. Musimy zobaczyć. 3 miesiące może sobie. No, a z drugiej strony Dominika pisze, że Xiaomi Dream V9P jest super. Xiaomi pewnie jest też tani, nie? No z Xiaomi pewnie będzie tańsze. No my z Xiaomi mamy oczyszczacz i wagę. A? Właśnie miałeś o tej wadze powiedzieć, bo dziewczyny powiedziały, że zaczęły ćwiczyć z Luką i ktoś tam też pytał. Tak, i mam wagę tą dwójkę. Jak sobie wpiszecie wagę Xiaomi 2, to znajdziecie, ona tam 100 parę złotych kosztowała. Działa to tak, że wchodzicie na nią i ona ma też analizę składu ciała. Nie wiem, czy to jest jakby takie, wiecie, realistyczne. Natomiast no super jest to, że wchodzisz z telefonem na... Bo ja robię zawsze tak.
No muszę to powiedzieć, rozbieram się, wchodzę z telefonem na wagę, odpalam apkę, odkładam telefon i stoję. I Kacy właśnie mówił, że ważna jest też pora, żebyście robili to jakby... Ja zawsze robię codziennie rano na czczo, może nie codziennie, bo dzisiaj na przykład zapomniałem, ale staram się robić zawsze po wstaniu na czczo, bez niczego i przed treningiem, po prostu tak jak wstanę i wtedy mogę sobie sprawdzać, bo czasami możecie mieć różnicę 2 kg w ciągu dnia. Bo na przykład jecie, pijecie, chodzicie do toalety i tak dalej, także ja to robię po prostu raz dziennie z samego rana i spoko, bo mi się potem taki ładny wykres rysuje. Klaudia się tutaj ze mnie śmieje, weź, nie śmiej się ze mnie, ej. No i co wam jeszcze mogę powiedzieć? Nie wiem, piszcie w komentarzach, co chcecie wiedzieć. Jeśli chodzi o roślinki, to co mamy? Mamy 2 bluszcze, 2 Monstery Monkey Mask, mamy słucho, to nie mów. 2 Sansevierie. Zresztą nie pokazywaliśmy tego kiedyś gdzieś, no, w jakimś roku pokazywaliśmy. Jak kupowaliśmy i tak dalej, wszystko pokazywaliśmy. No takim jedynym unikatem jest Monstera Variegata, która za 3 listki kosztowała 300 zł. No, a teraz rośnie nam 5, dzisiaj zauważyłem, że idzie 5. Po ilu? Po 1,5 miesiąca idzie? Tak, gdzieś. I po 1,5 miesiącach zaczyna wychodzić 2, także... Nice. Także myślę, że naprawdę nice. No i co? No i dlatego mówię, że to jest nasze drzewko, z którego będziemy sobie drzewko trzepać hajsu. No, na razie... Dobra, Kacper, my tak gadamy w tym aucie, a życie płynie. Lecimy dalej. No. Jesteśmy w mieszkaniu i pamiętacie, co tutaj stało w kuchni? Jesteśmy w tym miejscu w kuchni koło płyty indukcyjnej. Tutaj wcześniej stała nasza mikrofala. Teraz Kacper postawił sobie tutaj swój ekspres do parzenia kawy. Kupiliśmy dzbanek do wody filtrowanej, tak jak wam pokazywałam na jednym z vlogów, chyba na jakichś zakupach. Tutaj teraz stoi ekspres, Kacper przyniósł go właśnie, tak jak powiedziałam, z biura. No a mikrofala ma nowe miejsce. Mikrofala teraz, słuchajcie, znajduje się w szafce. Nie było na nim zupełnie miejsca, na blatach już, więc wymyśliłam, że mamy tutaj taką szafkę, opróżniłam ją, a jak z niej nie korzystamy, to jest zamknięta, a jak oczywiście ją uruchamiamy, no to otwieramy ją, żeby był dopływ powietrza, żeby mogła sobie grzać. No i teraz tak to wygląda, chwilowo jest w taki sposób włożony przedłużacz, bo nie mamy tam w środku kontaktu, ale może uda się jakoś ogarnąć, żeby tam w środku znaleźć się kontakt. No zobaczymy. Podpytam właścicieli, może jakoś to inaczej rozwiążemy. Jeśli chodzi, słuchajcie, o mój aktualny make-up, to ja teraz w czasie kwarantanny maluję się, bo nie chcę jakby tak się rozleniwić totalnie, wiecie o co chodzi, że totalnie siedzieć ciągle w piżamie, w szlafroku, bez makijażu, w tłustych włosach, bo wtedy nie miałabym mobilizacji do działania w ciągu dnia i ogólnie, wiecie, do nagrywania. Ogólnie do życia, tak więc zawsze jednak staram się ogarnąć rano jakoś tam wyglądać. Dzisiaj w dresie w sumie przez cały dzień, no ale jestem tak ogarnięta, jakbym powiedzmy była w normalny dzień, kiedy można by było normalnie wszędzie wychodzić, chodzilibyśmy do szkoły, na studia, do pracy i tak dalej. I mój aktualny make-up, no to głównie podkład, korektor, puder, konturowanie, czyli rozświetlacz, róż i bronzer, tusz do rzęs, tuż do brwi i coś na usta. Najczęściej jakiś błyszczyk. Często mnie o to pytacie, jakich produktów używam w danym czasie do makijażu dziennego. Ja często to zmieniam, często u mnie te produkty się zmieniają, więc pokażę wam taki mój set aktualny na ten moment. Tak wygląda właśnie mój zestaw, którego używałam do dzisiejszego makijażu dziennego. Na start przemyłam twarz tonikiem. Tu mam tonik z Sorai, aktualnie go używam przed makijażem. Kolejno kremik, taki lekki nawilżający stopy, Hydrative, to jest taki lekki na dzień. Kolejno, no podkład, wiadomo, tutaj mam Lancome Taint Idol Ultra Wear, odcień 0,23, nie wiem czy to widać, ale 0,23, musicie mi uwierzyć. Korektor, no to zwykle ten z L'Oreala, naprawdę bardzo go lubię, on ma fajne krycie, niewielka ilość już pozwala nam przykryć wszystkie niedoskonałości. Puder. Co do pudru, no to ostatnio stale niezmiennie ten z Maybelline Face Studio Setting Powder. W temacie bronzera ostatnio używam tej nowości, którą mam z Coco Pandy. Fajny, delikatny bronzer, przepięknie pachnie, mam odcień Light Bronze. Róż z biedrym zadyszkę z Belle, fajny, bo on ma taki brzoskwiniowy odcień, bardzo ładnie wygląda na twarzy, także używam sobie go zwykle na co dzień. Rozświetlacz Thin Skin, taki, to jest Queen Bee odcień, bardzo ładnie wygląda, co i na twarzy tak samo wygląda ładnie, naturalnie daje taki świeży połysk.
Oto moje dwa ulubione tusze ostatnio do rzęs. Czasami tuszuję tylko tym, a czasami tym tuszuję górne rzęsy, a tym poprawiam je raz jeszcze i tuszuję tym tuszem dolne rzęsy, bo tym ciężko jest wytuszować dolne. Przez to, że on ma taką wachlarzową zalotkę, tą szczoteczkę, to po prostu ciężko jest dotrzeć do moich krótkich dolnych rzęs właśnie tym tą szczoteczką, więc wtedy tuszuję dolne rzęsy tym tuszem albo jakimś innym, ale to są moje dwa ulubione tusze z Maybelline. Do brwi to chyba już wiecie co, Bourjois Brow Fiber, bardzo fajny tusz do brwi, 01 odcień, on nadaje fajny kolor brwiom, oprócz tego ładnie je stylizuje i układa, naprawdę jest trwały. Na koniec spłyszczyk, tutaj mam Lovely, już mi się kończy, H2O kolorek 4. Kacper sobie, słuchajcie, teraz usiadł i zaczął grać. Gra w jakieś samochody, jakieś wyścigi, zobaczcie. A ja idę do sypialni trochę tam ogarnąć ubrania. Znowu nam się zbierała kolejna sterta ubrań do prasowania, więc będę musiała mojego Kacpra dzisiaj zaangażować w akcję prasowanie. A ja robię teraz taką wstępną, można powiedzieć, podziałkę. Część rzeczy, które trzeba wyprasować, zostaje na kupie, a rzeczy, które są nie do prasowania, typu jakieś bluzy, typu dresy, których nie trzeba prasować, po prostu przekładam i wkładam do szafy. Pościerałam kurze, włączyłam rumbę, żeby odkurzyła podłogę, poukładałam wszystkie rzeczy do szafy, naszykowałam sobie rzeczy do prasowania, całą stertę, a teraz biorę się za robienie jedzenia. Z wami się już żegnam, dzięki bardzo za oglądalność na dzisiejszym vlogu i widzimy się w kolejnym. Buziaki, pa pa!